Dzień dobry, witajcie. Wracamy do tematyki zacisków. Obiecałem, że do tego wrócimy, ponieważ jest to zbyt ważny temat w każdym warsztacie, więc dzisiaj zaciski do strugnic firmy Bessie w przeróżnych wariantach. Zapraszam na film. Kiedy w naszym warsztacie powstaje strugnica, czyli naprawdę takie podstawowe miejsce pracy, duże, bardzo ciężkie, stabilne, jak najbardziej płaskie, to kolejną rzeczą, o której się myśli, to system montażu materiału na strugnicy. I tutaj zacisk, który widzieliście wielokrotnie w moich rękach, czyli zacisk Sioberxa do tej strugnicy. On ma pewną wadę, do niej dojdziemy później. To na razie chowam. A teraz przechodzimy do zacisków, które tutaj są głównym tematem dnia dzisiejszego, czyli zaciski Bessie w dwóch grupach i trzech typach. Tak bym to powiedział. Te tutaj jeszcze nie zamocuję w strugnicy. Zacznijmy od może najbardziej, albo dobrze, najpierw podział. Dwie grupy, to znaczy jedna grupa jest to zacisk TW, gdzie to ramię jest o stałym wysięgu. I druga grupa to są zaciski, gdzie to ramię jest ruchome. Czyli możemy sobie regulować tym ramieniem. No oczywiście czym krótsze ramię, tym większa siła docisku. Czym dalej to wysuniemy, no to wiadomo, że pojawia nam się ramię, pojawia nam się dźwignia i ten zacisk nam próbuje wyginać. Więc to są dwie grupy. A jeśli chodzi o typy, czyli trzy typy, to tak jak tutaj pokazałem, pierwszy zacisk jest to zacisk tego typu, gdzie mamy rączkę z tworzywa, z dwóch materiałów, czerniony gwint i to jest normalnie obracana, najbardziej chyba tradycyjny zacisk, jaki można sobie wyobrazić. Drugi zacisk, który w moim warsztacie widzieliście też wielokrotnie, to są zaciski tego typu, zaciski dźwigniowe. Bardzo, bardzo szybki zacisk, mocny. Czym większa oczywiście ta tutaj część mechaniczna, tym te zaciski są silniejsze. One mają jedną niesamowitą cechę, która deklasyfikuje te wszystkie pozostałe. To znaczy, te zaciski stosujemy, już Wam pokazuję gdzie, kiedy weźmiemy sobie jakiś materiał i zamocujemy. Po pierwsze mówię, są niesamowicie szybkie, tak? Czyli to mocowanie i odpuszczanie materiału z tych zacisków jest błyskawiczne. No ale tutaj też mogę sobie powiedzmy dokręcić, prawda? Ale plusem i zaletą, przewagą tych zacisków jest brak luzowania tego systemu zacisku przy na przykład szlifowaniu, czy też przy frezowaniu materiału, kiedy powstają wibracje w materiale, te zaciski potrafią się luzować, a ten na pewno się nie poluzuje. No, kurzę tutaj, bo bez odkurzacza. Więc o tym minusie właśnie powiedziałem przy tym zacisku. Kiedy zamocujemy materiał, nawet przy dłutowaniu, kiedy robimy to dłuższą chwilę, zaciski ze śrubą na pewno się zaczną luzować. Przy zaciskach tych dźwigniowych tego nie ma. No i też mówię, te zaciski są naprawdę niesamowicie szybkie w obsłudze. Kiedy odnawiałem strugnicę, trochę jednak jeszcze tam wosku jest w tych otworach i
powoduje to, że zaciski gdzieś tam się klinują w otworach. To mocowanie to jest naprawdę najszybsze mocowanie chyba przy takich zaciskach, no, które znam, powiedzmy. No ale na pewno znajdą się sceptycy i powiedzą, że no, nie ma nic jak taka tradycyjna śruba, gdzie dokręcamy coś porządnie i wtedy nam to się nie ma prawa ruszyć. Uwierzcie mi, że przy tych zaciskach dźwigniowych to trzymanie materiału jest naprawdę niesamowicie mocne. I kiedy zaciśniemy na ostatnią zębatkę, to już nie można tego ruszyć. I o to chodzi. Jest jeszcze trzeci typ zacisku. Ja sobie tutaj poprzesuwam to. Trzeci typ, który tutaj widzicie, jest to zacisk również na śrubę, ale jest po prostu pokrętło tego typu. Czyli mamy większą siłę, większą dźwignię tutaj znowu w ręce. Jesteśmy to w stanie mocniej dociągnąć niż przy tego typu rączkach. Ale tutaj, jak widzicie, w tym momencie czegoś brakuje, prawda? I tutaj jest kolejna informacja, bardzo ważna. Firma Bessy wydała te zaciski bodajże w 2016 roku i wtedy one były z adapterami tego typu, czyli duże adaptery 25,4 mm i to były dedykowane właśnie do zacisków, do strugnic Sioberxa, gdzie otwory są właśnie te takie duże, 3/4 cala bodajże. Ale skoro zaciski były tak uniwersalne, to firma Bessy wydała coś jeszcze. Już wam pokazuję co. Wezmę sobie tutaj nożyk. I już tutaj mam trzy kartoniki. Są w sumie cztery. Ale weźmy dwudziestki. Mamy adaptery do przeróżnych strugnic. 19, 20, 25 i 30 mm, więc praktycznie do każdego typu stołu jesteście w stanie podłączyć te zaciski. To jest 19, to jest 20 i tutaj również te adaptery naprawdę duże. 25, tak, i jest jeszcze 30. Ja tego nie mam, bo tutaj raczej nie przewiduję instalacji aż takich dużych otworów w stołach, które posiadam. Ale jak patrzycie na te trzy sztuki, to już wam podpowiadam. 19 są chyba standardem bodajże linii Sena. Więc wszystkie iMaki tam są zrobione przez pod otwory 19, więc również wtedy możecie, jeśli ktoś posiada taki stół z otworami 19, ładujecie to i możecie adaptować te zaciski Bessy'a. A średnica 20? No słuchajcie, to już powinniście wiedzieć. Ja tutaj obok już mam zamocowane. Jest to oczywiście średnica dla stołów Festula MFT3. Więc każdy z tych zacisków jestem w stanie sobie podłączyć. Jak to robimy? Banalnie prosto. Tutaj jest śruba na imbus, którą wystarczy poluźnić, włożyć na zacisk do tego adaptera, dokręcić. I gotowe. I już mamy, słuchajcie, takie oto maleństwo do stołu MFT3 Festula. No, tego to już nikt tutaj nie ruszy. Dobra, kolejną rzeczą, którą chciałbym wam powiedzieć, to coś o zasięgach tych zacisków, ponieważ to jest też ważne.
tutaj jest dość sporo, bo mamy bodajże 265 mm w górę, no więc takie beleczki bez problemu jesteście w stanie docisnąć, czyli 265 mm w pionie, a tutaj mamy 150 mm, więc jeśli chodzi o zakresy tych pracy, tych zacisków, to jest myślę, że naprawdę więcej niż w normalnej pracy potrzeba, bo nawet pracując przy takich gdzieś belkach większych ciesielskich, przy tematach ciesielskich, no to tutaj jest 100, chyba 20 mm. Jeden zacisk z jednej strony, drugi zacisk z drugiej strony, pach, belka zamocowana. Można brać porządny sprzęt do pracy i jedziemy. I tutaj nie ma prawa, naprawdę uwierzcie mi, że przy dwóch zaciskach tych dźwigniowych nie ma prawa nic się przesunąć. Jest to super stabilna praca, czyli tak jak być powinno. Dobra, nie będę tutaj na razie dłutował. Czy coś jeszcze mogę Wam powiedzieć o tych zaciskach? No cóż, myślę, że firma fajnie, że myśli o tym, aby żeby te zaciski również były bardzo uniwersalne. Czyli jesteśmy w stanie się dopasować praktycznie do wszystkich standardów otworów pod iMaki, jakie obecnie, powiedzmy, obowiązują. Myślę, że też biorąc taki którykolwiek z tych ścisków w nasze ręce, powiem Wam szczerze, czuć moc, ponieważ te ściski ważą w granicach kilograma, kilogram nawet 200, więc one są ciężkie, są masywne, są praktycznie niezniszczalne, czyli pewnie na całe życie. Dobrze, nie będę przedłużał. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym filmie o zaciskach Bessie. Jak widzicie, jest o czym opowiadać. Kawał sprzętu. Do zobaczenia.